W minioną niedzielę chrzanowianie, podobnie jak mieszkańcy innych rejonów Polski, zmobilizowali się. Frekwencja przekroczyła w gminie 51%, ale była o 3% niższa od średniej frekwencji w powiecie. Chrzanowianie nie wybrali swojego burmistrza w pierwszej turze. Najwięcej głosów zdobył Robert Maciaszek z Koalicji Obywatelskiej, bo ponad 46%. Ja przede wszystkim jestem bardzo dumny z mieszkańców Chrzanowa, że tak licznie stawili się przy urnach wyborczych. Naprawdę to świadczy o tym, że państwo tak samo jak mi zależy na rozwoju naszej gminy. Wynik jest naprawdę świetny. Powiem szczerze, spodziewałem się drugiej tury. Przy czterech kandydatach wielką niespodzianką byłoby wygranie tego w pierwszej turze. Natomiast no, wynik jest imponujący. Raz, że aż prawie 19 tysięcy mieszkańców poświęciło swój czas i wzięło udział w tych wyborach. Po drugie, prawie 9 tysięcy głosów oddanych na mnie to jest wielkie zobowiązanie. Będę robił wszystko teraz przez najbliższe 2 tygodnie, żeby zachęcić państwa do tego, żeby jeszcze raz 4 listopada pójść i zagłosować w drugiej turze. 4 listopada Maciaszek zmierzy się z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofem Kasperkiem, który uzyskał w pierwszej turze 24,5% głosów. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Chrzanowa za udział w wyborach samorządowych. Frekwencja w naszym mieście była bardzo wysoka. Chciałbym również podziękować tym wszystkim, którzy wybrali moją ofertę programową. Liczę, że w drugiej turze również zagłosują na mnie, a będzie tych wyborców, mam nadzieję, znacznie więcej. Mniejsze o około 3% poparcia od kandydata PiSu zdobył Andrzej Filipczak ze Wspólnego Chrzanowa. Burmistrzem nie zostanie, ale wszedł do rady. Tym samym wraca po przerwie do pracy w samorządzie. 45 głosów brakło mi do 4000 głosów, także ja bardzo dziękuję za wszystkie głosy oddane na mnie. To jest 4000 głosów, to jest potężne zobowiązanie. Zostałem wybrany do Rady Miejskiej, także to zobowiązania przenoszę na wprost, na działalność w Radzie Miejskiej. Bardzo dziękuję każdemu wyborcy, który oddał na mnie głos i bardzo dziękuję każdemu mieszkańcowi, który poszedł przede wszystkim na wybory i dokonywał wyboru. Debiutująca w polityce Aleksandra Czucz z Komitetu Wyborczego Kolejna Chrzanów zdobyła 8,5% głosów. Dziękuję w imieniu swoim oraz Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Kolejna Chrzanów za każdy oddany na nas głos. Osobiście ponad 1600 głosów mieszkańców jest dla mnie wielkim, osobistym sukcesem. Dziękuję za wszelką pomoc również udzieloną w trakcie tej kampanii, za każde miłe słowo, jak również krytykę, która zobrazowała nam, jak tak naprawdę wiele trzeba jeszcze zrobić, aby pokazać mieszkańcom, czym jest Kolejna Chrzanów. Chciałam w tym miejscu również pogratulować serdecznie moim kontrkandydatom za dostanie się do drugiej tury wyborów samorządowych i zachęcić wszystkich mieszkańców do tego, aby dnia 4 listopada oddali swój głos na burmistrza wedle własnego uznania. Druga tura wyborów na burmistrza oznacza, że dotychczasowe głosy się zerują i kandydaci nadal muszą zabiegać o poparcie wyborców. Dlatego obaj zapowiadają, że nie zwolnią tempa kampanii. Nie zwalniam tempa, nie ściągam nogi z gazu do końca, do 4 listopada będziemy pracować, żeby po pierwsze zadbać o wysoką frekwencję, no i przekonać do siebie mieszkańców Chrzanowa. Moja oferta programowa jest do wszystkich, również do wyborców, którzy w pierwszej turze poparli Roberta Maciaszka. Także liczę na to, że w drugiej turze również i wyborcy pani Aleksandry Czucz, pana Andrzeja Filipczaka zagłosują na mnie. W Chrzanowie zmieni się nie tylko burmistrz, ale znaczącej zmianie kadrowej ulegnie także licząca 21 osób Rada Miejska. Mieszkańcy uznali, że tylko 10 radnych minionej kadencji pozostanie w Radzie. 11 radnych to osoby nowe lub wracające po latach do pracy w samorządzie. Najwięcej w Radzie Gminy zdobyła Koalicja Obywatelska – 10 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość wzięło 6 mandatów, Wspólnych Chrzanów – 4, a Wspólnota Gmin – 1. Mieszkańców gminy w kolejnych 5 latach będą reprezentować Małgorzata Kowalska, Alicja Bębenek, Piotr Potocki, Krzysztof Zubik, Małgorzata Dziuba, Krzysztof Brandys, Elżbieta Głąbała, Tomasz Brożek, Zdzisława Musiał, Andrzej Bieda, Roman Madejski, Paweł Szczypta, Grzegorz Jakubiak, Krzysztof Kasperek, Ryszard Leśniak, Stanisław Czarny, Andrzej Filipczak, Ryszard Kosowski, Janusz Jedynak, Dorota Kośmider, Marcin Kraus. W nowej 23-osobowej Radzie Powiatu również zwyciężyła Koalicja Obywatelska, ale tu również zabraknie jej trochę do samodzielnego rządzenia. Koalicja ma 10 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość 9, Wspólny Powiat Chrzanowski zdobył 2 mandaty, tyle samo Wspólnota Gmin Powiatu Chrzanowskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej. Z kolei w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego z okręgu nr 1, w którego skład wchodzi powiat chrzanowski, olkuski i oświęcimski, więcej radnych od Koalicji Obywatelskiej wprowadził PiS. Z ramienia koalicji z naszego regionu weszło 2 przedstawicieli – Kinga Skowrońska z Chełmka oraz Tadeusz Arkit z Libiąża. Natomiast z Prawa i Sprawiedliwości Rafał Kosowski z Żarek, Iwona Gibas z Brzeszcz oraz Andrzej Wójcik z Olkusza.